Czy FPS-y w Fortnite mają jakiekolwiek znaczenie? I czy 240 FPS-ów ma taką dużą przewagę nad 60? W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Czy FPS-y w Fortnite mają jakieś znaczenie? I w dzisiejszym odcinku zagram na 60 oraz 240 FPS-ach i sprawdzę, czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Zapraszam. Zaczynamy od 60 FPS-ów. Polećmy sobie na zalew. No i przyznajmy, to nie będzie łatwe. Od momentu, kiedy mam PC, gram na 240 FPS-ach. I teraz jak zmieniłem na 60, to czuję się, jakbym miał pokaz slajdu na monitorze. No ale nie jest tak źle. Nade mną jest chłop, który ma na pewno pompę, a ja mam PMA. Ja mam asista. Gdzie uciekasz? No bo i dupa. Nie gadaj, że ty uciekasz. Nie wiem, co tu się stało, ale mocnego shitona dostał, naprawdę. Let's go! Poćwicz, bo jesteś ewidentnie dla mnie za słaby. Z takim lutem mnie nie porobić, to ja nie wierzę. I'm assist, my friend, I'm assist. Uuu, let's go! Shiton! Na 7 HP go ugrałem. Quituj tą grę, quituj. Samoloty powróciły do gry? Co jest? No i odleciał. Żegnaj, przyjacielu. Ale przyznać muszę jedno. Jak się chwilę pograło już na tych 60 FPS-ach, naprawdę nieźle. Da się przyzwyczaić, naprawdę. Ale do tego, że mam 100 HP, nie mogę się przyzwyczaić. Kevy, proszę. No gdzie są Kevy? Może tym razem Kevy. Jakiś bałwan mi wypada. Splaszę. Ale ma chłop biało. Nie, on riftem uciekł. Co jest? I'm assist, a raczej iBot. Chłopowi, co marzenia na przyszłość zabrałem i rzuciłem o podłogę. Zawsze marzyłem zostać bałwanem. Naprawdę, najlepsze zajęcie. I need przeciwnicy. Nie, ja mam tyle HP, ile... Moje HP nie wynosi już za dużo. Let's go, shiton! Poćwicz, łatwo z tobą. Ani razu go nie trafiłem. No i kolejny. Co prawda gram na 60 FPS-ach, ale tak utalentowanego gracza nikt nie zatrzyma. Let's go! Ale ja w tej grze mam farta totalnego. Lecz chyba przygoda w tej grze już się kończy. No bo mam tyle HP, że naprawdę. Nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby to wygrać. Kolejny leży. Czemu nie ma leczenia za fraga? Ja już mam totalny rip, widzowie. Kolejny leży. Jak ja to ugram, widzowie, to naprawdę jestem koksem totalnym. No ale ten pajac u góry ma takie ego, że nie zejdzie do mnie. Luuu, jak on miał biało. No nie wierzę, że on do mnie nie zszedł. Co za bambik. No cóż, w poprzedniej gierce spotkaliśmy takiego ego topa, że nie chciał do nas kompletnie zejść. I tylko przez to przegraliśmy mecz. No ale myślę, że jak w poprzedniej gierce tak dobrze nam poszło, to tom już wygramy. Let's go. Ten chłop mnie prawie porobił. No i kolejny leży. To nie było takie trudne już. I w ogóle, jak już gram tą drugą grę na tych 60 FPS-ach, to naprawdę przyjemnie mi się już gra. Jest już tylko 17 osób, a jest dopiero druga strefa. Naprawdę, nikogo nie widać na tej mapie. Ani jednego chłopa. Ale w sumie lepiej dla mnie, bo łatwiej wygrać na tych FPS-ach. Jestem w totalnej dupie, naprawdę. Moje matce, nie wiem, czy je w ogóle mam, naprawdę. Lud, no okej, nie jest najgorszy. 4 osoby tylko przy życiu. Przy lekkim szczęściu mam szansę to wygrać, naprawdę. Nie wiem czemu, ale na tych casualach teraz są jacyś spoceńcy, naprawdę. 3 chłopa żyje na mapie i 3 się snajpi. No ja tego nie rozumiem. A biedny Szymek Dymek po środku. Let's go! Let's go! To był ostatni chłop w ogóle. Nie wierzę w to, na jakim farcie wygrywam. Na 60 FPS-ach. Przecież to było niemożliwe. Ja pierdziu, nie wierzę, że ja to zrobiłem. Naprawdę. No to co, widzowie? Lecimy na 240 FPS-ów. Witam, witam, tu ja, Kula 13. Szymok potrzebował pomocy, bo na 60 nie dawał rady, a on ma takiego kompa, że 240 nawet nie będzie miał i potrzebuje pomocy od L profesora, czyli mnie, Kuli 13. Witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo, halo. Tak, witam. Ja pierdzielę. Pierdolcia.
Jak ty to przeżyłeś? Dobra, Przemek, pomagam ci, ja też utrudniasz challenge. No ty jesteś prostak, ham, bandyta. A, żartowałem, dawaj. No, a jak oceniasz 240 FPS-ów? Bo tu jakaś recenzja musi wlecieć. Recenzja, nie, no reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że no warto jest grać na tych 20. Jest warto, jest ta różnica, jest zachowane, jest tak. Jakby to Marcin Najman powiedział, to wszystko zależy od miejsca, w którym stoimy we wszechświecie, tak? Tak. Teraz tak ja zrobię. Ale że tam? Ile HP mam? Wow! No i dostałem. Chłopie, mam pampa mi sprzedał. A, widzę. Dawaj ready, możecie znowu wykierować. Nie, możesz dobrać. Nie. Hockey Bender mnie zabił. Trzymaj, jak ci ugram gierkę teraz, nie? No. To masz wyzwania ode mnie. Ej, bo flagi mi tutaj. Jakie wykręty tu grają, no. Tam jesteś wykręt, że się od wykręta padł. Od niego zginąłem. Dobra, wiesz co? Ja idę. 10 sekund karta, nie, żartowałem, kocham cię. 9 sekund, 8 sekund. No, 5 sekund karta. Nie, proszę. 4 sekundy. 1 sekunda. No. Ja pierdzielę! Mam chłopie. Wow. Let's go! Pocić bananie, pocić. Nice. A jak? Let's go! Dobra. Kolejny team, to jest kolejny team, to nie są chyba. Dobra, let's się. Górą wyjdź, zaskoczyć go. I spam spin i jema. Za Polskę! Nie no, jak ty masz takiego aima, daraliśmy zdebutować w końcu. Jest z 8 fragów, co jest? Let's go, Kevcio, kilczek. 18 osób jest w ogóle. A my jedziemy robić fragi, au. Typy, dawaj, chodź do mnie. Ale co ty budujesz? Leży? Ja pierdzielę, ale szybko. Edytuj. Nie! Wow, patrzcie, mam HP mi za... W ogóle, już tylko 4 osoby żyją. Dawaj, Kepcio, dawaj. Kepcio, co ty kręcisz? Niestety. Oh, no. O mój Boże! Oh. Jak jest laserowo! Kepcio, ty wepy przeżyj. Wierzysz. Wow, patrzcie, ile mam HP. Nie muszę nic. Muszę to wygrać. 40 pobiałem, jak ma 0? Z kamerze. No 40 pobiałem, no to masz 1 HP. Dawaj, Szymek, musisz to wygrać. Wow. Ooo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 
kill check. Trzy flagi ma! jest to niemożliwe, to musi być mod, nie? A ja ile mam? Ej, nie możesz, że ci flagi miałem przecież.